kochani, witam Was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będzie taki vlogowy filmik z pierwszą częścią kolekcji moich sukienek. Ta część będzie dotyczyła sukienek na wiosnę i lato. Podzielę sobie to, będzie osobny filmik z wieczorowymi sukienkami oraz już na jesieni filmik z zimowymi sukienkami, takimi na sezon jesienno-zimowy, cieplejszymi. Także będą trzy filmy w tym roku z tej właśnie serii. Zapraszam Was serdecznie. Oczywiście większość tych sukienek, myślę, że spokojnie 96%, tak dokładnie, to są sukienki z second handów i są to sukienki z naturalnych tkanin, głównie to są jedwabie, lny, wiskoza czasem, bawełna, także tak jak zwykle u mnie naturalne, dobre składy oraz oczywiście częściowo są to sukienki vintage i z second handów. Także zapraszam na ciąg dalszy i bardzo Was proszę oczywiście o polubienie tego filmiku, jeśli Wam się spodoba, i o zasubskrybowanie kanału dla tych, którzy jeszcze tego nie robią. Tak jak ostatnio mówiłam, najpierw pokazuję Wam sukienkę, która jest od firmy Odmoli. Jest to jedwab naturalny i jest to zjawiskowa sukienka w przepiękne wzory. Uwielbiam taki styl. Ona ma tutaj taki zameczek. W ogóle Odmoli to jest świetna firma, którą Wam bardzo, bardzo polecam. Będę też mówiła o tym w shortsach już niedługo, jakie najbardziej firmy są takie odjazdowe, jak chodzi o sukienki. Bardzo, bardzo piękna sukienka i naprawdę kocham te kolory też. Jest ona dosyć jaskrawa i jest dosyć w takim specyficznym stylu. Ja bym to nazwała Alicja z Krainy Czarów, już kiedyś o tym mówiłam. I wiem, że ta sukienka ma trochę dziecinny wygląd. Ale w ogóle sukienki od Moli są trochę takie. Ja się tym nie przejmuję, bo wiecie, to są takie rzeczy, które ja sobie noszę w luźne, letnie dni, kiedy mam ochotę, na przykład idę do lumpeksu i chcę mieć coś przewiewnego, krótkiego, mogę mierzyć rzeczy dodatkowo i ta sukienka mi nie przeszkadza, łatwo się ją zdejmuje. Po prostu jest taka nieskomplikowana, jest jej prosta obsługa. Zobaczcie od razu tutaj do balerinek z kwiatkami, bo to pasuje taki specyficznie wzorzysty, kwiatowy styl, moim zdaniem. Także jest to jedna z moich ukochanych sukienek, właśnie takich na czas wolny. Do szkoły takiego czegoś nie noszę oczywiście, natomiast właśnie weekendowo, letnio, wakacyjnie. Kocham tą sukienkę, od razu mówię. Także żadne argumenty, że wyglądam jak dziewczynka, mnie nie przekonają, bo wiecie co, szczerze powiem Wam, olewam coś takiego, jak jakieś takie ageistowskie, czyli argumenty czy nastawienie, że ktoś ma się ubierać zgodnie ze swoim wiekiem. Przykład, kochani, osoba sławna, która niedawno, no niestety, zmarła, Iris Apfel, absolutnie nie ubierała się stosownie do swojego wieku, nosiła nadmiar wszystkiego, biżuterii, kolorów, dodatków wyrazistych i dzięki temu miała swój styl i czuła się sobą. No i ja też nie zamierzam się, i to samo Wam doradzam, ograniczać. Bo wiecie co, najgorzej jest właśnie się ograniczać, kierować się jakimiś lękami, jakimiś takimi stereotypami, że jak się ma 40 ileś lat, to trzeba nosić długie spódniczki za kolano albo zakrywać ręce, ramiona. Bo co? Bo ktoś tak powiedział? Owszem, dobry smak i elegancja, tak? Natomiast ograniczenia typu, że ktoś czegoś ode mnie oczekuje i mam jakoś tam wyglądać, to szczerze mówiąc w ogóle mnie nie interesuje. I wręcz uważam, że powinniśmy jako kobiety stawić temu absolutny opór i stawić temu czoła, takiemu problemowi, że ktoś nam coś mówi, że nam nie wypada. Wszystko nam wypada, w czym się dobrze czujemy. Jeśli się dobrze czujemy w krótkim, to nosić krótkie. Jak lubicie koronki, to w koronce. Jak Wam dobrze w nowoczesnym, długim maxi, też dobrze. Nic do tego nie mam, ale po prostu nie kierujmy się takimi uprzedzeniami, bo to nawet nie wypada w dzisiejszych czasach, a już jak ktoś Wam mówi takie rzeczy, że czegoś Wam nie wypada, to nie wiem, jakie intencje może mieć ta osoba. Myślę, że niezbyt dobre, albo jest bardzo osobą ograniczoną po prostu w swoich poglądach. Po tej tyradzie idziemy dalej. Słuchajcie, tak, jest to jedna z moich takich ulubionych sukienek. Pokażę Wam najpierw takie sukienki, które są takie trochę nieoczywiste. I może nie każdy by je włożył. Na przykład, to jest kolejna sukienka, którą bardzo lubię.
akurat tutaj długość, rękawy długie, dekoltu praktycznie nie ma, więc ta sukienka w ogóle nie jest kontrowersyjna, jak chodzi o krój. Natomiast jest ona taka bardzo indyjska, bardzo w stylu dzieci kwiatów. Mogłaby to być sukienka spokojnie z lat 70., a jest to sukienka indyjska marki Peacock. I tak, oczywiście jest trochę jak puff. Ma takie wzory typowo indyjskie, srebrną nitkę, jest ściągana w pasie. Bardzo lubię tą sukienkę, bardzo fajnie się w niej czuję i to jest taka typowa sukienka, którą noszę pod koniec wiosny i w lecie. Nawet noszę ją do szkoły, bo ma grzeczną długość, a to, że ma kolory, to uważam, że fajnie, bo ja osobiście uważam, że fajnie jest dawać dobry przykład, jak się fajnie, ciekawie, inaczej ubrać dzieciom. Właśnie po to są nauczyciele sztuki, żeby dawać tego typu wzorce, a nie ubierać się jak stereotypowa nauczycielka z TVP. No po prostu załamałam się, jak zobaczyłam stylizację tych pań. Wiem, że to jakby nie było priorytetem tych programów, ale mimo wszystko było to dość dla mnie szokujące, jak bardzo stereotypami się nasze społeczeństwo jeszcze kieruje. A tymczasem idziemy dalej. Ostatnia sukienka z ostatniego filmu, więc nie będę już Wam pokazywać stylówki, bo możecie się cofnąć o dwa filmiki. Sukienka z bawełnianego muślinu od marki Yas. Fajna marka, lubię tą markę, taka trochę lepsza sieciuwa, ale właśnie taka lepsza już. I to jest ta przepiękna sukienka z bufiastymi rękawami i wiecie co, ja ostatnio bardzo lubię te sukienki i stwierdziłam, że jest mi w nich nieźle, bo przy moich trochę szerszych tutaj barkach one dobrze właśnie to kamuflują i sprawiają, że się czuję szczuplej. Tak, to jest proste. Tu jest też sukienka na wiosnę, może być to też sukienka zimowa, aczkolwiek ma dość krótkie rękawy i ciężko jest przy tym kroju tych rękawów coś pod nią czy na nią włożyć, więc raczej to jest właśnie teraz sukienka na wiosnę, bardzo fajna. Jest to też fajna marka, bo jest to, słuchajcie, part 2, rozmiar 34 i można ją świetnie wystylizować w najmodniejszym tej wiosny kolorze jest. Bardzo ciekawy krój, bardzo taki właśnie prosty, niezobowiązujący i jest to taka rozweselająca sukienka na wiosnę. Kolejna sukienka, o której ostatnio mówiłam w shortsach, to jest Stella McCartney dla H&M, H&M, Hannes & Moritz, rozmiar XS, ale jest bardzo luźna to sukieneczka i jest to takie sukienka na ramionczkach, bardzo, bardzo właśnie taka luźna. Można tą szarfą, którą tu widzicie, sobie ją związać w pasie i dopasować, zrobić taki inny styl, ale może być też całkiem luźna, właśnie taka. Ma prześliczny kolor, taki burzowy, burzowy niebieski, bardzo, bardzo mi się podoba. Ma piękny krój, naprawdę widać, że jest to sukienka designerska, no i ponieważ jest taka aż odkryta, to właśnie dobrałam do niej sobie taką też bawełnianą jedwabną narzutkę z bardzo ciekawym obszyciem tutaj, takim koronkowym. No i ta właśnie sukienka jest kompletem do tej narzutki. Nie są przewidziane jako komplet, ale ja stworzyłam z tego taki właśnie komplet burzowo-niebieski w twarzowym dla mnie kolorze. Także naprawdę jestem dumna z tej sukienki, ona jest z Vinted. Także tak to wygląda. Słuchajcie, kolejne dwie sukienki jedwabne. Tu mamy sukienkę od Warehouse, więc taka popularna marka sieciówka, powiedzmy, ale jest to sukienka z takiej lepszej jakości, już lepszej, powiedzmy, linii tej marki. Jest to jedwab właśnie. Sukienka naprawdę jest bardzo ładna, bardzo kolorowa. Jest to taka midi sukienka z fajnymi rękawkami, bo jest świetna na upały. Wiecie co, ona jest naprawdę cieniutka i nieprzezroczysta, co jest superowe. Ma tutaj zameczek, pokażę się Wam w tej sukience. I sukienka od Biby, mój skarb. Jedwabna sukienka, lata 70. To jest ta jeszcze oryginalna Biba. Sorry, tutaj wystaje ten troczek, który był przyszyty. Wiecie co, ja to chyba odpruję. O, samo odpadło. Bo i tak nie używam tych troczków, a one zawsze wystają gdzieś. Przepiękna sukienka z takiego mięsistego jedwabiu w cudownym kolorze. W tej sukience byłam już wiele razy, więc nie będę się już powtarzać. W ogóle będę Wam tam stawiać przebitki, czy to z Instagrama, czy to z TikToka, bo wiele tych sukienek jest w shortsach. Możecie oczywiście sobie też wejść sami tam. Wszystkie linki do tych mniejszych mediów społecznościowych są w opisie pod filmem i można sobie pooglądać, bo bardzo dużo stylówek mam właśnie w tych shortsach. Są to często skróty z filmów, tych dłuższych i właśnie najczęściej pokazywałam tam sukienki. Nie tylko oczywiście, ale bardzo dużo jest tam sukienek. Także można sobie właśnie obejrzeć tam te sukienki. Moi drodzy,
Następna jedwabna sukienka, którą też bardzo lubię. Ona ma taki węższy krój, kopertowy dekolt i pod nią noszę jedwabną halkę. Też miałam wiele, wiele stylówek w tej sukience. Ma bardzo ciekawe wzory, jakby takie malowane akwarelą na jedwabiu. Śliczna kolorystyka jest tej sukienki. Znalazłam już tą sukienkę dwa razy, słuchajcie. Akurat tą. Znalazłam w tym rozmiarze i w jednym, i chyba w 34, bo trochę jest chyba jest 36. W każdym razie sukienka ma przepiękne kolory, które mi się bardzo, bardzo podobają. Naprawdę super sukieneczka. Słuchajcie, lecę takim kluczem, że najpierw są te krótsze sukienki, a potem będą dłuższe. Tu jest sukienka, którą też wiele razy pokazywałam. Bardzo wygodna, wiskozowa sukienka marki Pieces w rozmiarze S. Świetna przez to, że właśnie jest taka odświeżająca w stylu trochę takim old money, trochę marynarskim. Bardzo, bardzo luźna i wygodna. Ja ją noszę raczej zawsze z paskiem, bo aż tak luźnych sukienek nie lubię, tym bardziej, że ona naprawdę jest dość szeroka. Noszę ją do Adidasów albo do trampek firmy Adidas, takich niebieskich. I właśnie tak na sportowo raczej, bo ona ma taki fajny charakter, jak się wystylizuje na sportowo. Mam tutaj też piękną sukienkę. Bardzo dawno robiłam z nią stylówki, ale naprawdę jest śliczna, więc ją Wam pokażę. Marka Sandwich i to jest świetny materiał i bardzo piękny, taki w stylu francuskim wzór też. Już Wam powiem skład. Jest to 100% wiskoza, gruba, przyjemna, mięsista wiskoza, taka grzeczna sukienka, świetna właśnie do pracy, do szkoły i ja ją bardzo lubię nosić. Szczególnie właśnie wiosną, na to marynarka, mogłaby być nawet i ta marynarka, bo to jest taki bardzo delikatny róż, więc pudełkowa marynarka świetnie by wyglądała do tej sukienki. No i moi drodzy, teraz sukienka już troszeczkę dłuższa, za kolano, taka do łydki, w stylu lat 40. Muszę ją pozapinać. Śliczna sukienka, miałam ją też w stylizacjach właśnie na shortsach różnych. No naprawdę, kolorystyka tej sukienki jest piękna. Wiecie, ja nie jestem też strasznie dużą fanką kwiatów. Jak już to lubię takie różne wzorki, ale kwiaty chyba najmniej z wszystkich wzorów tak naprawdę. Muszą to być jakieś specjalne kwiaty, tak jak tamte rozmyte albo... I to naprawdę jest wyjątek, bo wyjątkowo bardzo podoba mi się ten wzorek kwiatowy. Uważam, że jest przepiękny, a sukienka ma śliczny kolor i bardzo, bardzo ładny, schlebiający krój. I też fajnie pasuje do marynarki. No właśnie, i teraz słuchajcie, lecą sukienki midi po kolei. Ta jest jeszcze trochę też dłuższa, podobnie jak tamta, tylko o całkiem innym kroju. I znowu ma taki jasny, burzowy błękit, jest to wiskoza marki H&M, H&M, w małym rozmiarze, to jest 34, ale mnie to w ogóle nie przejmuje. Ważne, że się zapina i że wygląda w porządku, ma fajne rękawy i ja bardzo lubię takie kroje, gdzie te rękawy są takie powiewające, albo bufiate, albo takie opływające ciało, niekoniecznie bardzo długie właśnie. Kopertowy krój sukienki jest też świetny i w ogóle ta sukienka jest bardzo, bardzo piękna. Uważam, że jest bardzo elegancka po prostu. Kolejna sukienka w stylu takim właśnie old money, to jest taka praktycznie maxi to już jest, z długim rękawem, sukienka z Zary, chyba to jest troszkę vintage sukienka, świetna, świetna i to jest też chyba wiskoza, słuchajcie, albo wiskoza z lnem, 56% lnu oraz 31% wiskozy, 13% liocelu, czyli w zasadzie 56% len, reszta to jest różne odmiany wiskozy, świetny krój, właśnie styl taki quiet luxury. Bardzo, bardzo ładna sukienka, kocham ją po prostu, byłam w niej na wakacjach i w czołówce nawet ją mam na sobie. Może zwróciliście uwagę, że właśnie w tej sukience i w kapeluszu jestem w czołówce. Świetna sukienka, naprawdę. Teraz kolejna sukienka się wyłamuje z tego kanonu, bo jest bardzo kolorowa, a mało mam już takich sukienek. Raczej właśnie takie jasne pastele, albo biel, albo krem, albo coś tam. Tutaj jest sukienka, którą nadal bardzo, bardzo lubię. Jest to lniana sukienka od Baldino, rozmiar 36 i ona jest tutaj taka luźniutka, ale ja ją zawsze noszę z paskiem i mam w niej bardzo dużo stylizacji zrobionych i były one na wszystkich mediach. Jeżeli znajdę i uda mi się pobrać, to Wam pokażę. Piękna, przepiękna sukienka. Nawet niedawno miałam chyba jakąś stylizację właśnie z tym płaszczem z nią. Całkiem ciekawie by to wyglądało razem, nie? Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, kolejna sukienka, która jest niestety bardzo wymięta, ale mam też w niej stylizację bardzo fajne gdzieś na
na mediach. To jest znowu H&M sukienka z jedwabiu i bodajże wiskozy lub bawełny. Ja już nie będę sprawdzać. Przepiękny kolor, cudowny kolor, kocham go. I znowu te niesamowite po prostu rękawy. Naprawdę, no ta sukienka musi być z halką cielistą pod spodem. Mam jedwabną halkę na szczęście z Intimissimi, kiedyś kupioną w modliczce w sklepie wyprzedażowym za naprawdę małe pieniążki. I ta halka się świetnie sprawdza pod spód, bo niestety ta sukienka prześwituje zwłaszcza z tyłu i musi być pod nią halka, ale jest to jedna z moich ulubionych sukienek i mogę chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że dopóki całkiem się nie zedrze, nigdy jej nie oddam, bo ją uwielbiam. I do niej jest nawet w identycznym kolorze żakiet, który też jest bardzo fajny, vintage. Sukienka letnia, taka, na którą kiedyś polowałam. Polowałam na sukienkę, słuchajcie, taką typowo białą, z koronkami, taką idealnie plażową, maxi białą. Bo bardzo mi się spodobały niektóre sukienki z koronki, takie, które były chyba w Reserved albo w H&M właśnie. I no i słuchajcie, chorowałam na taką sukienkę, ale stwierdziłam, że zacisnę zęby i znajdę w Lumpeksie. I powiem wam, że ta sukienka jest dużo lepsza niż te sukienki, co były na tych wystawach. Jest od Vintage Stories, takiej marki. Pokażę wam tu metkę. Super jest. No śliczna jest, ma zatrzaski z przodu. Ja ją też zawsze z paskiem noszę, bo ona jest w większym rozmiarze. Ona jest 40. W ogóle mnie to nie interesuje, bo to jest tak plażowe, takie niesymetryczne i... No i po prostu, żeby ta talia była bardziej zaznaczona, to sobie ją noszę z takim paseczkiem w lecie. Albo z jakimś przewiązaną szarfą czy coś. W każdym razie też uwielbiam tą sukienkę, jest przepiękna. Powiesimy ją razem z tą na wieszaku, ale chyba odwrotnie. No i teraz dwie sukienki z długim rękawem i zastanawiam się, czy jednej z tych sukienek nie odsprzedam, bo wydaje mi się, że jedna z pań, moich stałych klientek, by na taką sukienkę reflektowała. A mam ich sporo, jak widzicie, i wydaje mi się, że tamta jest troszkę za duża na mnie. W każdym razie, sukienka tutaj SK od Raben Saloner. Taka designerska sukienka w kolorze takim jasno-morelowym, piękna, z bardzo długimi rękawami. Też ją noszę zawsze z halką i z paskiem i też mam stylizacje, które możecie zobaczyć na różnych mediach właśnie w tej sukience. Pokażę wam. Nawet udało mi się wiskozową haleczkę cienką do niej w idealnym kolorze kupić, także super. Jest ekstra. No i to jest druga sukienka z tych dwóch takich podobnym stylu, powiedzmy, chociaż ta jest bardziej koszulowa i jest ona od Trois Pommes. Długi rękaw też, maxi sukienka, cudowny kolor i ma taką, tutaj ma takie ruffle, jak to nazywam, taką koronkę z wokół guzików. Bardzo piękna sukienka na halkę też, bo też lekko przejrzysta, zwłaszcza z tyłu. I właśnie wydaje mi się, że ze względu na rozmiar będę się pozbywać tej sukienki, ale ma przecudowny kolor po prostu. Popatrzcie, jaki ma materiał. To jest wiskoza, bardzo, bardzo, bardzo piękna sukienka, naprawdę. Też kocham tą sukienkę, ale właśnie to jest na tyle obszerna na mnie, że chyba się zdecyduję ją właśnie puścić dalej. Słuchajcie, zostały mi dwie sukienki maxi, bo już nie mówię o sukienkach, które są takie, wiecie, typu weselne, czy jakieś takie na specjalne okazje. Tutaj jest, ta jest z jedwabiu indyjskiego, bardzo mi się podobała ta sukienka, ona jest krótsza z przodu, taka idealna na plażę. Miałam kostium kąpielowy w takiej zieleni ciemnej i to bardzo ładnie wygląda. Bardzo mi się podoba też ta sukienka, jest świetna, naprawdę jest piękna, ma bardzo ciekawe kolory i też uwielbiam tą miętową zieleń i też dobrze wyglądam w tym, może gorzej ten pomarańcz, ale ta zieleń jest śliczna, także to jest takie coś właśnie plażowo, typowo wakacyjnego. Druga taka właśnie bardzo wakacyjna sukienka, ale może być też to sukienka taka festiwalowa, bo śpiewałam z Teatrem Loch Camelot jedno wydarzenie w tej sukience w stylu Maryli Rodowicz, powiedzmy. Piękna też, z takimi rękawami szerszymi, z gumeczką. Bardzo, bardzo długa sukienka. Trzeba ją wręcz trzymać, jak się wchodzi po schodach, bo się po niej depcze. Ale zobaczcie, naprawdę cudowne kolory i też uwielbiam tą sukienkę, naprawdę.
Bardzo mi się podoba jej styl. To jest właśnie tego typu sukienki, takie te hippie. One są dla mnie typowo wakacyjnymi sukienkami i to już są no takie coś, co daje mi bardzo dużo takiego ducha wakacji, takiego mega luzu. Także to są jedne z moich ulubionych sukienek właśnie na taki czas. Jeszcze tutaj, słuchajcie, pokażę Wam sukienkę, która jest takim przejściowym ciuchem, czyli coś między wizytową sukienką, a sukienką taką po prostu wiosenną. Piękna sukienka w stylu lat 60. Ona jest od Modello, rozmiar 40, ale wygląda super, wcale nie jest jakaś duża. Ja też do niej zawsze noszę pasek, bo te sukienki ładnie wyglądają z paskiem. Ma bardzo ładny kolor i ma bardzo ładny wzór materiału. Dobrze mi jest w sukienkach na lata 60. Ja lubię w każdym razie. I są też eleganckie, są takie ponadczasowe. Druga vintage sukienka też na lata, właściwie z lat 60. słuchajcie. Koniec lat 60. wydaje mi się. Sukienka z bawełny, która nie całkiem niedawno była w holu i też bardzo podoba mi się jej wzór, typowy właśnie dla lat 60. Krój trapezowy, który bardzo wyszczupla, polecam, jeśli ktoś chce taką właśnie linię A na lata 60. Jak macie jeszcze w dodatku dobre nogi, to bardzo, bardzo fajne są te kroje dla sylwetki. A dłuższa sukienka w stylu lat 60., czyli typowo taka trapezowa, będzie w ogóle fajnie wyszczuplać sylwetkę, także też Wam polecam. Także, moi drodzy, to wszystkie sukienki, które Wam chciałam dzisiaj pokazać, właśnie takie wakacyjno-letnie. Mam jeszcze jedną tą sukienkę, która była w zdjęciach wakacyjnych, w vlogu z wakacji z Hiszpanii, taką jedwabną, bardzo prostą, ale gdzieś jest jeszcze schowana i nie będę jej specjalnie teraz szukać. W każdym razie było tam, być może pokażę Wam tutaj przebitkę właśnie z tych wakacyjnych zdjęć. Ona też jest chyba zdjęciem w tle mojego kanału YouTube, właśnie ja w Hiszpanii w tej czarnej, eleganckiej sukieneczce. Słuchajcie, zapraszam Was na kolejne części tego cyklu później, a tymczasem następny filmik to będzie już haul lumpeksowy, oczywiście ze super rzeczami jakościowymi, i zapraszam Was na kolejne programy. No i kochani, pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie, do zobaczenia we czwartek, cześć! A w ogóle, kochani, jest świetna pogoda, dzisiaj bardzo słoneczna i mam też teraz nastrój trochę tak odświeżać dom. W ogóle mam bardzo dużo do zrobienia w domu, dużo do renowacji i trochę, troszeczkę mnie to przytłacza, ale tymczasem postanowiłam sobie przynajmniej na wiosnę odświeżyć takiego ducha w domu. No i zrobiłam na tyle porządku, że teraz taki kącik roślinny Wam tam pokażę, jaki przy drzwiach balkonowych, póki jeszcze te drzwi nie są otwierane na lato, jest taka mini oranżeria. I to już daje taki trochę przedsmak wiosny.